Dzień dobry. Kameruje. Dzień dobry. Dzisiaj będę kończył szparagi. Tak. Mam drugie pokolenie nasion nasturcji z zadupia. To stąd te, co zbierałem. To powtykam je i zobaczymy, czy coś wyrośnie. Słonecznik, ta sama sytuacja. Czosnok, również ta sama. Takie małe te ząbki. Ale już uznałem, że nie będę się z nimi przeprowadzał, tylko przywiozę je tutaj. Wsadzę do ziemi i może coś wyrośnie. I mam jeszcze takie niedobitki cebuli, które przestały zimę w przyczepie. I to trochę pójdzie na kompost, a trochę do ziemi. I może trochę pogarnę, ale mam nadzieję, że na to już nie starczy czasu, bo mi się nie chce. Oczywiście bateria już zdycha. Tak to wygląda po 2 dniach od posadzenia. Widzę, że wczoraj tu trochę wiało i padało. Wczoraj tutaj byłem, zrobiłem ten trzeci rząd i przysypałem te poprzednie, które już tam jakoś podrosły. I dzisiaj muszę to wszystko ogarnąć. Chcę tą ziemię przesiać, czyli muszę zacząć od naprawienia sitka. Przysypać je ile trzeba. I może wysypać jakieś ścieżki z rębek, jak starczy czasu. To chyba dobry moment, żeby powiedzieć, co się nie sprawdziło. Otóż tutaj chcieliśmy sobie oszczędzić roboty wiosną i układaliśmy te kartony przed zimą. I są teraz tak posiekane przez myszy, że i tak muszę tu układać kolejną warstwę, więc tylko zmarnowaliśmy czas i kartony. Teraz już wiem, że najlepsze, co się sprawdza, to po prostu przykryć ogród na zimę grubą folią. Nie ma lepszego sposobu. Po prostu no nie ma. Zostawienie go samemu sobie ze starą ściółką na przykład sprawdza się tutaj średnio. Czasem dobrze, czasem nie. Tutaj włażam już tak jak w tamtym roku pokrzywy i wszystko inne. Więc dlatego też układamy teraz kartony o metr dalej na około ogródka, żeby po prostu zatrzymać to tam, na tych bylinach, które posadzimy naokoło. Czyli to jest jedna rzecz. Po sezonie będzie chyba posiany poplon i potem na zimę będzie to przykryte folią i dopiero wiosną, gdzie będzie trzeba, to będzie nowy karton, nowa ściółka. Druga sprawa, zrębki na ścieżkach. One są świetne. Fajnie się po tym chodzi, fajnie się to przerabia, jest tu pełno rdżownic. Na pewno zachowują dużo wilgoci i tak dalej. Ale pytałem się kilku ludzi na kilku kanałach, nie pamiętam już na jakich, czy oni co roku kładą nowy karton i dopiero sypią zrębki. I powiedzieli, że nie. W pierwszym roku karton, a potem tylko dodają zrębek. Nie mam pojęcia, jak im to wychodzi. Mnie się to w ogóle nie sprawdza. Tutaj były dosypane zrębki i już w tym rosną chwaściory. A zrębek jest tu naprawdę grubo. Myślę, że teraz ta warstwa ma spokojnie z 20 cm. Tutaj było dosypywane ze 3 razy. I tam, gdzie się coś zaczyna, to już no muszę dać karton znowu. Więc nie wiem. Może tych zrębek trzeba sypać po 20 cm za każdym razem, ale to zanim to się ułoży, to ja bym tutaj
No te ścieżki z 20-30 cm wyżej niż grządki. No nie wiem, coś będę musiał z tym wymyślić. Nie chcę przykrywać folią ścieżek na zimę. To bez sensu. Tutaj kolejna sprawa. Ta grządka była przykryta na zimę plandeką, żeby spróbować. Były to tanie plandeki. Nie wiem, czy to teraz tutaj będzie widać. Chyba nie. Nie, nie widzę nigdzie. Było tutaj trochę niebieskich drobinek plastiku, czyli te plandeki nie wytrzymały próby czasu. No i będę z nich rezygnował na rzecz tej folii, ale folię po prostu kupię jakąś grubą, żeby starczyła mi na parę lat. Dobra, to chyba tyle gadania. Idę układać dalej te kartony. Cały ogródek wyłożony kartonami. Zajęło to tylko niecałe 2 lata. Także mi nie trzeba co pół roku przypominać. Jak mówię, że zrobię, to zrobię. Tutaj jest pozostała część kartonów. Nie jest tu rzucona przypadkowo, gdyż tak jak pokazywaliśmy na którymś tam filmie, chcemy ten ogródek powiększyć. Mimo to, że nie wykorzystujemy nawet tego, co jest tutaj. Ale okej. I będzie on szedł w tą stronę i taki trójkąt, czyli będzie miał kształt takiego domku, jaki rysuje dwulatek. Kwadracik i na dole i trójkąt u góry. I tutaj będzie szła ta nieszczęsna droga. Tak powiedzmy wzdłuż płotka. I tu będą 3 albo 4 komory. Jedna właśnie na kartony, na zrębkę, na siano i słomę. I może jedna na kompost. Zobaczymy. Także te kartony już tutaj będą. Jakoś tam hashtag wkrótce postaram się stłuc te komory w dokładnie ten sam sposób, co te do kompostu tutaj. I to, co mi zostanie z tej zrębki, to tam przerzucę i tak samo resztkę tej słomy, siana i tych liści. Na razie tego nie ruszam, bo tu teraz przesieję ziemię, to chcę wysypać ścieżki ze zrębek i słomę chcę zużyć. Tutaj będzie takie duże pole ziemniaków w tym roku. I dopiero to, co mi zostanie, będę przerzucał, bo nie chcę mi się 2 razy robić. Dobra, starczy na dzisiaj tego przesiewania. Muszę posadzić 4 ostatnie karpy tam pod płotem. I te wszystkie czosnki i cebule, a to sobie zostawię na jutro albo na kiedy indziej. Poprzysypywałem je tą przesianą ziemią. W wolne miejsca wrzuciłem liście, bo no nie ma szans, żeby tej ziemi starczyło z powrotem na zapełnienie tych rowów, bo bardzo dużo było tam darni i to wszystko idzie na kompost. Także tą przesianą ziemię zostawiam sobie tutaj. Jak mi jej zostanie jeszcze trochę, to poprzysypuję nią ziemniaki, jak będę je sadził. Tak po garści na ziemniora, a potem dopiero na to słomę. Tutaj można zaobserwować ślimora. Tych ślimorów na razie nie wyrzucam. Jak sobie tak ochodzą tylko, to stosuję domniemanie niewinności i je zostawiam. Dopiero jak przyłapię, że mi coś żrą, no to wtedy jest out. A oczywiście te bezskorupowe, to teraz dostałem z buta. Zasrańce. Także nie wygląda to ani trochę lepiej niż wtedy, kiedy zacząłem. Ale widać chyba, do czego dążę tutaj. Nie wiem, w tej instrukcji było napisane, żeby zostawiać 1,5-metrowe przerwy pomiędzy rzędami. I tak zrobiłem. Ale nie wiem, czy usypywać takie szerokie ścieżki, czy tu po prostu też czegoś nie posadzić. Według informacji z tej książki, z tego co pamiętam, jak czytałem rok temu, no to można w pierwszym roku sadzić fasolę razem ze szparagami, bo i tak nie będziemy ich zbierać.
Także to zrobię. A potem to nie wiem. Coś tam Martynka wspominała, że truskawki. No pewnie do momentu publikacji tego filmu już się doedukuję i będę wiedział, co tu zrobić. Ale na dzisiaj nie wiem. Z takiego metrowego skrawka całe wiadro chwastów. Great success. Dobra, coś tu powtykam, jakieś czosnki chyba. I idę dalej. Tutaj chyba tak, tam wkładałem czosnki, tam też. Może tam dzisiaj poplewia, może nie. Chyba tutaj będę szedł dalej w tą stronę. Nie mam pomysłu, gdzie wsadzić te słoneczniki. Chciałem je tam przy płocie. Ale tam nic nie jest gotowe. Dobrze, tutaj widać różnicę w ziemi, jaka jest w dolnej części zadupia. To jest ta. Ona jest z wykopu Bajorka z tamtego roku. A to jest ziemia z górnej części zadupia, tej, która nie jest zalewana. Wydaje mi się, że ta jest dużo lepsza. Ta jest taka dosyć ciężka i zbita. I te pierwsze grządki, które były tutaj usypywane, czyli te cztery w sumie, mają tylko tą ziemię z wykopu. I teraz widzę, że będę musiał sukcesywnie dosypywać tutaj. Może w przyszłym roku uda się mieć już własny kompost. Hehe. A jak nie, no to może trochę tej. Albo trochę ją przemieszam z piochem. Zobaczę. Ale coś muszę z tym zrobić, bo mimo to, że była zaściółkowana, to jest jednak dosyć zbita. Cebula i czosnek rosną w tym świetnie, ale w sumie z niczym innym większych sukcesów nie było, więc jednak coś tam będę musiał z tym zrobić. Uznałem, że słoneczniki posieję tam, gdzie mają być dynie, bo tu będzie też fasola i pewnie się to nie uda, ale zrobimy tak, że fasola, jak nie będzie się piała po słonecznikach, które nie wyrosną tutaj, to będzie się piała po błocie. Ten kawałek płotka tutaj nawet się poświęcę i dokończę. Tutaj powsadzałem resztę czosnku pod każdy krzaczek, tam po 2-3 główki. Wzdłuż płotu posiana jest nasturcja w niektórych miejscach i kończę autostradę, ale już nie mam mocy. Także to będzie dzisiaj tyle. Szparagi ogarnięte, kartony ogarnięte. Już chyba z 6 godzin tutaj oram, więc na dzisiaj starczy. Trzeba teraz jeszcze trochę popracować, jak wypocząłem. Także dziękuję za uwagę i do widzenia.